poniedziałek 13 listopada w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się piąta konferencja z cyklu Jak mądrze dbać o zdrowie w wieku dojrzałym. Na spotkanie z kardiologiem, specjalistą chorób wewnętrznych oraz internistą w ramach akcji profilaktyczno-edukacyjnej Cudowny Senior Patrz Sercem zaprosiło Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiat Cieszyński. Spotkanie skierowane oczywiście do wszystkich seniorów, powiatu cieszyńskiego, do wszystkich seniorów z wszystkich miast i gmin, do wszystkich organizacji zarówno Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak i do organizacji senioralnych, ale również dla pojedynczych seniorów, którzy zapoznali się z naszym zaproszeniem i mogli na to nasze spotkanie dzisiaj przybyć. Bohaterem dzisiejszym jest serce, tak jak powiedziałam, i o prewencyjnej kardiologii, o chorobach sercowo-naczyniowych pan dr Kubicius mówi właśnie w tej chwili. Jak spróbować odwrócić trend, niestety niekorzystny trend tej ilości zgonów, która dotyka zarówno Polaków, jak i właściwie wszystkich na całym świecie. Drugi temat też jest ważny, bo drugi temat jest, który będzie miał doktor Pecold, który jest ordynatorem geriatrii, to będzie mówił, jak dostać się na oddział geriatrii i nie bać się tego oddziału, żeby spokojnie przejść wszystkie badania. No tak, czyli ta profilaktyka jest bardzo ważna. Ważne też, żeby się nie bać, żeby się badać. Tak. To chyba też jest takim głównym celem tych tak, spotkań. Zdecydowanie. Każda akcja profilaktyczna ma na celu wczesną diagnostykę, poddanie się badaniom, które pozwolą na wczesnym etapie wykryć ewentualne schorzenia. Konferencję wzbogacono o oprawę muzyczną w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Cieszynie. To jest nasza piąta, jak koleżanka powiedziała, konferencja. I przed każdą konferencją staramy się wprowadzić element muzyczny, żeby tak w te ciężkie tematy było raźniej po prostu. Wejść tak lekko, ewentualnie tak jak zresztą pięknie pani Grażyna dzisiaj opowiadała o muzyce i związku muzyki z naszym nastrojem, z naszymi marzeniami. I myślę, że wszystkich wprowadziła w taki nastrój nieco lżejszy i łatwiej będzie słuchać może o trochę mniej przyjemnych tematach. Jutro, 14 listopada, ciąg dalszy akcji. Tym razem będą to jednak konsultacje ze specjalistami medycznymi, które będą miały miejsce w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie w godzinach od 10 do 13. I będzie się można skonfrontować. To, co tutaj usłyszymy, będzie można skonfrontować, zadać pytania różnym specjalistom i upewnić się, że wszystko jest w porządku z naszym zdrowiem, ewentualnie udać się do lekarza, żeby poddać się jakiejś diagnostyce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.